Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni i jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. A czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, gdy belka jest w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, by ich nie podeptały swymi nogami i odwróciwszy się, nie rozszarpały was. Jest to 7 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 1-6. W tym fragmencie znajdujemy jedną z najczęściej przytaczanych wypowiedzi Jezusa. Nieuchronnie jednak jest ona prawie zawsze cytowana z całkowitym pominięciem jej kontekstu. Na samym początku, w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersecie 1, Jezus powiedział: nie sądźcie, bo i wy będziecie sądzeni. Wiele osób używa tego wersetu, próbując uciszyć swoich krytyków, interpretując znaczenie słów Jezusa jako: słuchaj, nie masz prawa mówić mi, że się mylę. To, w co ja wierzę, że jest prawdą, jest zgodne z moimi przekonaniami. To, co ty wierzysz, że jest prawdą, jest zgodne z twoimi przekonaniami. Nie masz prawa mówić mi, że się mylę. Przekazanie Jezusa, by nie osądzać, rzeczywiście wydaje się wykluczać wszelkie negatywne oceny. Jednak fragment ten zawiera znacznie więcej niż tych kilka słów. Ilekroć czytamy Słowo Boże, musimy uważać, aby zawsze czytać je w kontekście. Nie możemy po prostu udowadniać tekstu, wyciągając pojedynczy werset i polegać tylko na nim samym. Musimy odczytywać werset w szerszym kontekście słów, które go otaczają. Biblijne przykazanie, by nie osądzać innych, nie oznacza, że nie możemy wykazać się roztropnością lub nazywać grzechu grzechem. Zaraz po tym, jak Jezus mówi, aby nie osądzać, mówi, aby nie dawać psom tego, co święte. Nie rzucaj swoich pereł świniom. A nieco później, w tym samym kazaniu, mówi: strzeżcie się fałszywych proroków, po ich owocach poznacie ich. Mówi to zaledwie kilka wersetów później, może z 10 wersetów później. Jak mamy rozpoznać, kto jest tym psem, a kto świnią, a kto fałszywym prorokiem, jeśli nie jesteśmy w stanie dokonać oceny doktryn i czynów? Jezus daje nam pozwolenie na mówienie, co jest dobre, a co złe. Ponieważ biblijne przekazanie, by nie osądzać innych, nie oznacza, że wszystkie działania są moralnie jednakowe lub że wszelka prawda jest względna. Biblia wyraźnie naucza, że prawda jest obiektywna, wieczna, nierozerwalnie związana z charakterem Boga. Naucza jasno, że istnieje coś takiego jak prawda absolutna. Wszystko, co zaprzecza prawdzie, jest kłamstwem. Ale oczywiście nazwanie czegoś kłamstwem oznacza dokonanie osądu. Nazwanie cudzołóstwa lub morderstwa grzechem jest wydawaniem osądu, ale jest też zgadzaniem się z Bogiem. Kiedy Jezus powiedział, aby nie osądzać innych, nie miał na myśli, że nikt nie może zidentyfikować grzechu jako tego, czym jest. Możemy opierać naszą identyfikację grzechu na Bożej definicji grzechu. A biblijne polecenie, by nie osądzać innych, nie oznacza, że nie powinien istnieć żaden mechanizm postępowania z grzechem. Biblia zawiera całą księgę zatytułowaną Księgą Sędziów. Sędziowie w Starym Testamencie zostali powołani przez samego Boga. Współczesny system sądowniczy, w tym jego sędziowie, jest niezbędną częścią społeczeństwa. Kiedy Jezus powiedział nie osądzaj, nie powiedział: ej, wszystko jest dozwolone, wszystko jest względne, wszystko jest subiektywne. Nie to miał na myśli. W innym miejscu Jezus daje bezpośrednie polecenie osądzania. W Ewangelii Jana 7,24 mówi: nie sądźcie po pozorach, ale, posłuchaj tego, sądźcie sprawiedliwym sądem. I tam mamy wskazówkę co do właściwego rodzaju osądu, o którym mówi Jezus, i nie jest on niewłaściwy.
Biorąc pod uwagę ten werset i kilka innych, możemy opisać grzeszny rodzaj sądu. Tak więc na podstawie tego, co właśnie przeczytaliśmy w Jana 7,24, powierzchowny osąd jest zły. Osądzanie kogoś wyłącznie na podstawie pozorów jest grzeszne. Kłopotą jest wyciąganie pochopnych wniosków przed zbadaniem faktów. Szymon Faryzeusz osądził kobietę na podstawie jej wyglądu i reputacji, ale nie potrafił dostrzec, że kobieta otrzymała przebaczenie. W Ewangelii Łukasza 7, wersety od 36 do 50, Szymon zganił Jezusa za swój własny, niesprawiedliwy osąd. Istnieje również obłudny osąd, który jest zły. Polecenie Jezusa, by nie osądzać innych, o którym czytaliśmy przed chwilą w Mateusza 7,1, jest poprzedzone porównaniami do hipokrytów. W Ewangelii Mateusza 6,2, 6,5 i 6,16 następuje ostrzeżenie przed hipokryzją. Nieco później, w wersetach od 3 do 5 w Ewangelii Mateusza 7, kiedy wskazujemy na grzech innych, podczas gdy sami popełniamy ten sam grzech, potępiamy samych siebie. Jezus mówi o hipokrytycznym osądzeniu. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza 1, w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza 2, w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza 5 i w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza 16 ostrzega przed hipokryzją, a w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza 1, 3-5, gdy wytykamy grzech innym, podczas gdy sami popełniamy ten sam grzech, potępiamy samych siebie. Wskazuje na to również list do Rzymian 2:1. Widzisz, Biblia interpretuje sama siebie. Ilekroć pojawia się sprzeczność lub pozorna sprzeczność, musimy cofnąć się i spojrzeć na kontekst tego, co zostało powiedziane. Upewniamy się, że odkrywamy prawdziwe znaczenie słów w ich oryginalnym języku pisanym. Znajdujemy intencję autora. A kiedy zwalniamy i badamy, okazuje się, że w Biblii nie ma sprzeczności. Innym rodzajem sądu, który jest zły, jest surowy lub bezlitosny osąd. Zawsze mamy być łagodni wobec wszystkich, Tytusa 3:2. Mateusza 5:7 mówi, że miłosierni miłosierdzia dostąpią. A w wersecie 2 Mateusza 7 Jezus ostrzega, że w ten sam sposób, w jaki osądzasz innych, będziesz osądzony. I jak pomiarą mierzysz, taką będzie ci odmierzone. Tak więc Jezus stara się zachęcić nas do bycia łagodnymi wobec wszystkich, zamiast być surowymi i bezlitosnymi. Innym rodzajem osądu, który jest zły, jest osąd zadufany w sobie. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do pokory. Bóg sprzeciwia się pysze, jak mówi Jakuba 4:6. Faryzeusz z przypowieści Jezusa o faryzeuszu i celniku był przekonany o własnej sprawiedliwości. Z tej dumnej pozycji osądził celnika. Jednak Bóg widzi serce i odmówił przebaczenia grzechu faryzeusza. Nieprawdziwy osąd jest zły. Oczywiście Biblia zabrania składania fałszywego świadectwa. Widzimy to w 10 przekazaniach, widzimy to w przypowieściach Salomona 19:5 i widzimy, że nie wolno nikogo obmawiać w Tytusa 3:2. Oto rodzaje osądów, które Bóg uważa za złe. Chrześcijanie są często oskarżani o osądzanie lub nietolerancję, gdy wypowiadamy się przeciwko grzechowi, ale sprzeciwianie się grzechowi nie jest złe. Trzymanie się standardu sprawiedliwości zawartego w Słowie Bożym w naturalny sposób definiuje niesprawiedliwość i przyciąga strzały tych, którzy wybierają grzech zamiast pobożności. Jan Chrzciciel ściągnął na siebie gniew Herodiady, gdy wypowiedział się przeciwko jej cudzołóstwu z Herodem. I ostatecznie uciszyła Jana, ale nie mogła uciszyć prawdy. Wierzący są ostrzegani przed niesprawiedliwym lub niesłusznym osądzaniem innych, ale Jezus nakazuje właściwy osąd w Jana 7,24. On to nakazuje. To piękne, jeśli tego posłuchasz. Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem. Mamy być roztropni. Mamy głosić całą Radę Bożą, w tym biblijne nauczanie o grzechu. Jeśli nie będziemy mówić ludziom o grzechu i o tym, co według Boga jest grzechem, ludzie nie zrozumieją, że potrzebują Jezusa. Powinniśmy delikatnie konfrontować się ze słuchającymi braćmi lub siostrami w Chrystusie, mówiąc im prawdę w miłości, jak widzimy w liście do Efezjan 4:15. Mam nadzieję, że pomoże to wyjaśnić niektóre nieporozumienia dotyczące osądzenia.